5 lat i 2 dni. Dokładnie tyle czasu kibice i zawodnicy musieli czekać na powrót do ekstraklasy, ale udało się. Pogoń wróciła na najwyższy poziom rozgrywek, a kibice okazali swoją radość. W końcu co z tego, że jest środek nocy? Przecież awans jest nasz. Niesamowite, czekaliśmy 5 lat, jest ekstraklasa, super. Cieszymy się, jesteśmy tu dla nich, czekamy na nich, specjalnie przyjechaliśmy, staliśmy. Mocne, jak najbardziej, dużo emocji. Mam nadzieję na większą ilość osób, ale zobaczymy, jak czas pozwoli. Race, śpiewy, okrzyki radości. To wszystko wypełniało stadion po brzegi. Wystarczył jeden donośniejszy głos, by za chwilę wszyscy zebrani wspólnie śpiewali na cześć sportowców. Czy kibice są ze sobą zżyci? Dowodem na to, że tak, było chociażby przeciąganie w czasie rozpoczęcia fety. Tak, by obecni na niej mogli być również kibice, którzy towarzyszyli Pogoni w Gdyni. Swojej radości nie krył również rzecznik Pogoni, Łukasz Kasprzyk. Czujemy się wspaniale, jesteśmy szczęśliwi. Zawodnicy, trenerzy, ludzie pracujący w klubie, cały sztab szkoleniowy. No i także prezesi, którzy długo, 5 lat budowali ten klub od podstaw. To jest bardzo ważne. Zbudować klub od podstaw, zarządzać nim w taki sposób, żeby awansować do ekstraklasy. 750 osób. Tylu kibiców było obecnych podczas meczu z Arką w Gdyni. Ci, którzy zebrali się na stadionie i czekali na ich przyjazd na równi z przyjazdem zawodników, powitali jednych i drugich okrzykami radości i oklaskami. W końcu czym byłby klub bez swoich fanów? Jednak czy kibice od początku wierzyli w ten awans? Od początku sezonu było takie założenie, że jednak każdy wierzył w to, że awansujemy. Później była chwila zwątpienia, jednak na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ta runda była dla nas tragiczna. Walczyliśmy do końca, ale w pełni z całym sercem wierzyliśmy, że ten awans będzie nasz. Oczywiście, ja sam obstawiałem zakłady bukmacherskie, się przyznam, i wierzyłem w to do końca. Kibice Pogoni nie zawodzą. Podczas czwartkowego treningu byli obecni na stadionie i wspólnie dopingowali sportowców. I to nie zostało bez znaczenia dla gry naszych zawodników. Kibic przychodzi na trening i dopinguje drużynę. Nie wyzywa piłkarza, ale udziela wsparcia. Mówi, że jest z nimi, że chce tego awansu, że jest razem i będzie razem z nim w Gdyni. To jest to, na co każdy piłkarz czeka. Bartoszława, który wiele lat występował w Ekstraklasie, sam stwierdził, że on pierwszy raz trenował w takich warunkach, kiedy kibice dopingowali. Radości kibiców trudno się dziwić. W końcu jak nie cieszyć się z czegoś, na co czekało się tyle czasu? Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować naszym zawodnikom i kibicom, bez których sportowcy nie mieliby dla kogo grać. I oby przy kolejnej fecie można było usłyszeć tylko, że puchar jest nasz. Zaruszeni, czy to nam,